Bok, mięczaku, miałeś być teraz na pakerze. Czemu cię na pakerze nie ma? Kapitanie, usiądź Co proszę. kurwa? Tylko na chwilę, kapitanie, proszę. Kapitanie, zebraliśmy się tutaj wszyscy dlatego, że bardzo cię kochamy Co i po kurwa? prostu chcemy ci pomóc. Myślimy, że masz problem. Kurwa, Problem co? z przeklinaniem. Bardzo dużo przeklinasz i od kiedy jest z nami Bobo, Kurwa, kto? mój klon, nie chcemy po prostu wprowadzać go w takie sytuacje, w których on będzie się uczył od ciebie. On nie rozumie. Spójrz na niego, on nie rozumie, co się dzieje, nie rozumie, co ty No mówisz. kurwa. Więc chciałbym, żeby dla dobra właśnie jego, dla dobra dzieci, żebyś przestał, żeby troszeczkę spokojniej, grzeczniej. Kurwa, spok. Kurwa, spok. No sam widzisz, co się dzieje. Jest dużo osób przeklina na tym statku, to nie musi być kurwa ode mnie, jest wyjęty tekst z kontekstu. A, wiedziałem, że tak zareagujesz, więc pozwoliłem sobie... Przepraszam, czy mógłbyś to wyłączyć? Nie, to jest też mój stół. Więc pozwoliłem sobie zadzwonić do twojego syna. Może przywitasz się i z nim porozmawiasz chwilę. Od kiedy zabrała go matka 10 lat temu, nie widziałeś go na oczy. Cześć, tato. O Jezus, to jest totalnie mój syn, on ma to samo ubranie. Spójrz, tato, to jest super generał, to jest świetny generał i on w ogóle nie przeklina. A ty przeklinasz. Zobacz, to jest Margaret Thatcher, ona była wielką polityczką i ona w ogóle nie przeklinała. A ty, tato, przeklinasz. Kurwa, kim ja się stałem? Kapitanie, już dobrze, znajdziemy panu pomoc. Kurwa, spok! Thank you.